Kolejna interesująca paremia prawnicza, która w pewnych sytuacjach jest normą regułą, w pewnych sytuacjach normą zasadą, to zasada volenti non fit injuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Tyle to znaczy dosłownie. W praktyce zastosowanie mamy bardzo szerokie, bo z jednej strony widzimy pośrednio zastosowanie tej normy jako reguły w niektórych aspektach funkcjonowania prawa karnego, kiedy osoba sprowokowana, nawet popełniając przestępstwo, może podlegać łagodniejszej odpowiedzialności, na przykład przy zniewadze, przy jakimś spoliczkowaniu, etc. Ale też zasada ta jest bezwzględnie normą, regułą przy eksperymencie medycznym, eksperymencie ekonomicznym, poddaniu się zabiegowi leczniemu, bo tu, przy przetwarzaniu danych osobowych, wyrażenie przez podmiot, którego to dotyczy, zgody, stanowi o tym, że dane działanie jest legalne. Musimy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poddanie nam eksperymentowi medycznemu. Ta zgoda musi być świadoma. Wtedy sprawia ona, że dane działanie jest legalne. Więc co do zasady, wtedy jest to norma reguła. Z drugiej strony, volenti non fit injuria absolutnie nie jest normą bezwzględną. Janusz Korwin-Mikke pisał kiedyś, dawno temu, że powinna być to norma bezwzględna. Czyli zawsze, jeżeli dana osoba chce się poddać pewnemu działaniu czy zaniechaniu, legalizuje to działanie. Wtedy na przykład ten, kto stwierdza, że chce zostać zabity przez kolegę, może zostać zabity. A jednak tak nie jest. Po pierwsze, stosując zasadę volenti non fit injuria, uważamy, że pewne działanie musi być świadome. Czyli na przykład nie dopuszczamy współżycia z osobami poniżej ukończonego 15 roku życia, bo uważamy, że one nie mogą świadomie takiej zgody wyrazić. Tu nie ma znaczenia, że ona chciała czy nie chciała, ale też umowa o płatny seks z prostytutką czy tam sex workerką, jak to chcecie nazwać, będzie zawsze nieważna. Zawsze. Nawet jeżeli najbardziej tego obie strony chcą, bo tu mamy zasadę przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, zasadę konstytucyjną i sprzeczność takiej umowy z taką zasadą. Po prostu no, w oparciu o to w prawie cywilnym będzie to nazywać sprzecznością z zasadą zgodności czynności prawnej z zasadami współżycia społecznego. Taka czynność nie jest sprzeczna z prawem o tyle, że nie jest karana, nie stanowi przestępstwa prawa karnego, natomiast nie może być ważna w żadnej sytuacji. Jako niezgodna z zasadami współżycia społecznego, na ta niezgodność właśnie wynika z naruszenia zasady przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Natomiast nie jestem pewien, czy tak jakby chciał Janusz Korwin-Mikke, czy na przykład sprzedaż za 50 zł przez staruszkę kamienicy, która w końcu została w ramach reprywatyzacji podważona, już nie pamiętam, czy przez sąd apelacyjny, czy najwyższy, czy to obie strony mogą chcieć. A jednak no, wydaje się to być rażąco niezgodne z zasadą współmierności świadczeń, właśnie z zasadą unikania wyzysku i absolutnie nieproporcjonalnych świadczeń po dwóch stronach. Tak samo nawet nasza zgoda na przykład sprzedaż organu ciała czy coś takiego nie zmieni postaci rzeczy, że to jest przestępstwem. Jest to absolutnie zabronione, jest przestępstwem. Ten, kto by sprzedawał zarobkowo części ciała, popełnia takie przestępstwo. Zatem widzimy, nie jest to absolutnie zasada bezwzględna. Ma ona pewne znaczenie, ale bardzo zrelatywizowane. I uważam też, że wcale nie byłoby dobre uczynienie z niej normy bezwzględnej. Pamiętam sprawę takich dwóch homoseksualnych kochanków gdzieś w Londynie, których jeden straszliwie okaleczył drugiego w ramach zabawy BDSM. Później, kiedy prowadzono przeciwko sprawcy postępowanie karne, ten jego kochanek bronił go. Tam sędzia brytyjski odpowiedział, że na Wyspach Brytyjskich zakaz tortur jest normą jus cogens, że żadne prywatne umowy tego nie mogą zmienić. Czy na pewno chcielibyśmy, żeby prywatną umową można było określić, że jedna osoba zabije drugą? Bo ja bym nie chciał czegoś takiego.